about to snap back. You ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Przed XTB KSW Epic na te kilkadziesiąt godzin. Tomek, zacznijmy tak przekornie, bo zapytałem przed chwilą Mameda, czy nie boi się, że jak dostanie parę strzałów od ciebie, to tak pójdzie w nogi. Z przyzwyczajenia powiedział, tak, tak zrobię. No nie, no wiadomo, no, nigdy nie wiesz, co ci w głowie siedzi, tak, ale nie, no mam nadzieję, że damy dobre widowisko, bo to chodzi. No to nie jest to, żebyśmy jutro wchodzili, mieli się pozabijać, że dalej to jest sport. Ja zawsze się cieszę po każdej walce, jeżeli daję dobry show kibicom, no bo po to przychodzą, kupują perperiu, tak? Tomku, czy my na to show możemy liczyć? Bo wielu kibiców mówi, że być może, ponieważ między wami, między panem a Mamedem jest taka dobra atmosfera, to może to będzie po prostu taki sparring bokserski, bez chęci zrobienia temu drugiemu krzywdy. A oczywiście mówię w takim sportowym wymiarze. Nigdy nie, jak kariera moja długa, nigdy nie wchodziłem do ringu, żeby komuś myśleć, zrobić krzywdę, no bo to jest dalej sztuka walki. Zawsze najważniejszym, świętej pamięci Kulej mówił tak, zadać cios i nie przyjąć, największa sztuka w boksie. No ja tego właśnie chcę, każdej walce tego chcę dokonać, no bo to jest największa sztuka. A jeżeli jestem w formie, no to tak jest. No i tego bym sobie życzył jutro, dobrego widowiska, ale to, że witasz się z kimś i rozmawiasz, to ja zawsze tak robię, ja nie... Jakieś tam pokazywanie, ty taki, ubliżanie, a potem do ringu wchodzisz, nie pokazujesz nic i robisz siebie tak naprawdę idiotę. A jak wypracował pan w sobie ten spokój taki stoicki, taki to, że trudno wyprowadzić pana z równowagi? Czuję, całe życie się modlę. Pan Bóg daje siłę, a nie siłą. I cierpliwość. Tomek, jak minęły w takim razie te ostatnie dni, bo często mówiłeś, że na tym samym końcu pojawia się nieraz przeziębienie, jakaś słabsza dyspozycja. Czy na razie jest wszystko, tak, wszystko tak, jak chciałeś? Tak, wszystko jest dobrze. No, bywały walki, że byłem niedyspozycji, no jest to ciężko, no ale co zrobić? No, trzeba chodzić do ringu i walczyć, jak się potrafi, tak? Ale jest wszystko dobrze, jutro robota i mam nadzieję, że kibice będą jeszcze długo brawo bili po. Czy do ciebie dochodzi to, że mogą tego pojedynku finalnie nie sędziować arbitrowie od boksu, tylko od MMA lub od kickboxingu? No to nie ma, cały czas to jest taka nie do końca rozwinięta sprawa. Nie ma znaczenia, Jacek. No przecież wiadomo, że nie kopiemy się, nie robimy innych rzeczy, tylko boks. No. Ja nie jestem, nigdy nie falowałem, walczyłem zawsze czysto. Nie daje się łapać, nigdy nie była moja jakaś strona, że walczyłem nieczysto. Że ja robię swoje. Moja walka to dystans, każdy o tym wie. Szybkie ręce i tak będę chciał jutro walczyć. Tomek, czy to się komuś podoba, czy nie? Ty musisz patrzeć na Mameda Khalidova jak na pięściarza. I moje pytanie brzmi, czy na tobie robi wrażenie prawy Mameda Khalidova? Bo to jego była taka najmocniejsza broń w klatce MMA. No zobaczymy, jak to wyjdzie mu jutro z pięściarzem, no bo możemy gdybać, tak? Ja mam być sobą, a jeżeli będę sobą, wygram na pewno. Plan na te ostatnie godziny przed pojedynkiem? Paciorek i spać. Zjeść jeszcze może coś delikatnie, no bo jakoś nie jedliśmy kolacji. No. I dziękuję. Do widzenia. Do jutra. Do walki.